Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj trochę ruchome studio. Witajcie kochani, witajcie na moim kanale Czas dla Duszy, bo to jest właśnie taki nasz czas dla duszy. Kochani moi, jestem Magda i to ja tutaj tworzę i dziękuję Wam za wszystkie komentarze, dziękuję Wam za wszystkie łapki w góry, dziękuję za każdą obejrzaną reklamę. Obiecuję, że tych reklam nie będzie w środku. Zostawię je tylko na początku i na końcu. Więc jeżeli będzie ktoś miał ochotę mi się odwdzięczyć, to bardzo dziękuję. Bo za to, że Wy obejrzycie reklamę, to YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. Wiecie, to jest jakaś część centa za jedną reklamę, ale jakaś część do jakiejś części i już się uzbiera. A grosz do grosza i mamy miliony. Kochani, muszę Wam coś pokazać, ponieważ już mam takiego kwiatka. To jest Beniaminek. On rośnie ze mną. Zobaczcie. To jest, przepraszam Was trochę, tam z tyłu może być jakiś nieład, bo to jest w trakcie u mnie wszystko. Zobaczcie. W kształcie serduszka rośnie mi listek. Widzicie? Wszystkie są normalne, a tu w kształcie serduszka rośnie listek. Tak, kochani, tak działa wszechświat. Tak działa, to jest kontakt z istotami świetlistymi. A teraz muszę to założyć na statyw. Patrzcie, udało się. Tak, tak to działa. I tak właśnie dostaję znaki od aniołów, że one są ze mną. One są wszędzie po prostu, wiecie, w bułkach, wszędzie, w jabłkach przekrojonych, w ziemniakach. Ale kochani, właśnie, może o tych znakach i od wdzięczności. Bo ja to już mówię, jestem takim wdzięcznianinem. Wdzięczność to jest po prostu powietrze. To jest powietrze dla duszy. Dusza oddycha wtedy, kiedy jest wdzięczność. Kiedy jest miłość. Ta bezwarunkowa, czysta miłość. Dlaczego? Dlatego, że my pochodzimy. Pochodzimy z miejsca pełnego miłości. Kochani, praktyka wdzięczności polega na tym, żeby nauczyć się czuć wdzięczność. Dziękować za rzeczy proste jest naprawdę bardzo łatwo. Łatwo się dziękuję za... Łatwo się dziękuję za rzeczy, które są piękne, które sprawiają nam przyjemność. Ale za rzeczy, które sprawiają nam trudność, które sprawiają nam ból, naprawdę ciężko się dziękuję. I tutaj chodzi o to, żeby być wdzięcznym za wszystko. Za dom, który wcale nam się nie podoba, ale jest naszym domem. Za pracę, w której nie jest nam dobrze, ale dzięki tej pracy zdobywamy energię, pieniądze. I pieniądz potrzebny jest nam do ludzkiego życia. Tu trzeba popatrzeć sobie tak prawdzie w oczy, że gdyby nie ten dom, no byłabym bez dachu nad głową. Więc powód do wdzięczności jest. W związkach mężczyzna bądź kobieta, którzy już nam nie służą, gdzie czujemy się bardzo źle albo kłócimy się cały czas. Popatrzcie, dlaczego wychodzą te kłótnie, co się zadziało. Przecież jak się poznaliśmy, to się nie kłóciliśmy. I albo to jest czas, żeby podziękować i odejść, albo to jest czas, żeby usiąść, podziękować, przyjrzeć się temu i zobaczyć, co takiego mam do przepracowania. Bo być może właśnie ten człowiek, najbliższy w domu, on ma mnie teraz nauczyć mojej bezwarunkowej miłości do niego. Że jest taki, a nie inny, bo on nie potrafi być inny. I my nie mamy zmieniać go. My mamy zmienić swoje podejście do niego w środku, w siebie. Tak, kochani. Także wdzięczność, wdzięczność, wdzięczność. Pamiętajcie, tam, gdzie posyłamy swoją uwagę, swoje emocje, tam się dzieje. Więc jeżeli posyłamy swoje emocje strachu, bólu, żalu, to tam się tak dzieje. Ale jeżeli będziemy wysyłać emocje miłości, zrozumienia, akceptacji, to tam się tak będzie działo. Widzę, świadoma zbiorowość ludzi
jest w tej chwili coraz większa i będzie się wszystko zmieniać na świecie. Czasu na to potrzeba na pewno, ale teraz sobie wyobraźcie, skoro pole serca jest większe niż pole mózgu, miłość pochodzi z serca, nie z mózgu, to teraz jakby wszyscy ludzie na świecie, chociaż na chwilę, czuli taką bezwarunkową miłość i wysłali ją. No przecież zastępy anielskie zeszłyby nam na ziemię. Kochani, to nie choroba, to moja przewlekła choroba. Także spokojnie. No coś się zadziało, że znowu kaszle. Ale. To co, wyciągniemy sobie kartę. Dziękuję tym kartom. Zawsze im dziękuję, że tak pięknie z nami pracują. Przytula mnie. Tak samo wiecie, wy jak macie jakieś przedmioty, które kochacie, przytulajcie. Im bliżej serca, tym lepiej. Ja to was przytulam, wiecie. Naprawdę, ja to was tak przytulam. Tak fajnie. Jeszcze troszkę, kochani. W ogóle dzisiaj, nie wiem czy zaraz, może zaraz po tym filmiku wrzucę medytację. Ho'oponopono. Wiecie, Ho'oponopono jest prastarą hawajską praktyką. Jest to mantra. Jest to po prostu no, coś niesamowitego. Dzięki Ho'oponopono ludzie uzdrawiają siebie, uzdrawiają innych poprzez siebie. Gdzie warto się przyjrzeć tej praktyce. Co karta chce się nam przekazać? Jaka energia z karty do nas chce dzisiaj przemówić? Co karty chce się nam powiedzieć? Co karty chcecie nam powiedzieć? Wielkie, szczęśliwe zmiany, kochani. Idą wielkie, szczęśliwe zmiany. Czyli to będę miała miejsce teraz przez tego kwiatka. Wielkie, szczęśliwe zmiany. Chodźcie. Tak. Idą wielkie, szczęśliwe zmiany. Kochani, coś idzie. Cierpliwie czekajcie. Jeżeli właśnie załączymy miłość, jeżeli będziemy wysyłać coraz więcej energii miłości, to te wielkie, szczęśliwe zmiany bardzo szybko nadejdą. Coś się zmienia. Wielkie, szczęśliwe zmiany. W Twoim życiu zajdą wielkie, szczęśliwe zmiany. Możesz wkroczyć na ścieżkę nowej kariery, rozpocząć nowy związek lub przenieść się do nowego mieszkania lub nawet miejscowości. Powitaj te ekscytujące wydarzenia ze świadomością, że anioły nieustannie Cię wspierają. To, o co pytasz, może wymagać odrobiny wiary, nawet jeśli początkowo może się to wydawać przerażające lub też wykraczać poza Twoje możliwości. Zaufaj, że pojawiające się przed Tobą możliwości mają na celu zagwarantowanie Ci szczęścia. Gdybyś nie był na nie gotowy, to te ewentualności nie zamanifestowałyby się w Twojej codzienności. Odrzuć strach i podążaj za swoim sercem. Tak, kochani. Strach odrzucamy. Uczymy się żyć bez strachu. Jak to zrobić? Kierując swoją uwagę tam, gdzie jest miłość. Po prostu przenieś swoją uwagę z tego, co się boisz, na to, co kochasz. Ja tak będę w kółko i w kółko i w kółko. Tam, gdzie jest strach, tam nie jest fajnie. Tam jest ciemno, tam jest błoto. A tam, gdzie jest miłość, tam jest zielona łąka z ptaszkami. Ja wiem, że prosto się mówi, ale też, jeżeli nie zacznie się swojej wiedzy wprowadzać w życie, to nie zacznie się dziać. Jeżeli nie zaczniemy praktykować tego, co wiemy, nie zacznie się dziać. Będziemy siedzieć dalej w tym moim błocie. Błoto trzeba zaakceptować, że jest, ukochać i wtedy wszechświat poda nam ręce. Kochani, dziękuję. Dziękuję, przytulam, pozdrawiam. Dziękuję za każdy komentarz. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo za każdą obejrzaną reklamę.
Życzę Wam dużo, dużo znaków od aniołów, że są z Wami. Przytulam i ściskam. Magda.